Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Salamucha i od razu z góry powiem szczerze, że nie planowałem nagrywać dzisiaj tego materiału, ale nadarzyła się okazja, kilka wolnych chwil, a więc postanowiłem go dzisiaj nagrać. A tradycyjnie, w związku z tym, że mamy początek nowego miesiąca, podsumujemy to, co wydarzyło się w minionym, no i zastanowimy się, co może się wydarzyć w najbliższym. A okres jest o tyle ciekawy, ponieważ mamy grudzień, a więc tradycyjnie wszyscy spodziewają się rajdu Świętego Mikołaja. No i w związku z tym pewnych możliwości albo inaczej okazji inwestycyjnych. No, ale nim do tego dojdziemy, najpierw podsumujmy to, co wydarzyło się w miesiącu listopadzie. A zgodnie z tym, co mówiłem w ubiegłym materiale, mówiłem o tym, że rynek akcyjny troszeczkę przechodzi na boczny tor, a skupiamy się głównie na rynku terminowym, wykorzystując do tego instrument, który się nazywa kontrakty na akcje. No i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Myślę, że listopad, no ale w zasadzie dużo już nie zostało do końca roku, ale jest najlepszym miesiącem, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego portfela. Udało się osiągnąć całkiem ciekawe zyski. Wszystko leciało na łeb, na szyję, wykorzystaliśmy to, przestaliśmy się kopać z rynkiem i w końcu zaczęliśmy współpracować z trendem, no bo jak można inaczej nazwać sytuację, w której no, rynek spada, się kupuje towary na akcje, no kopanie z rynkiem. Natomiast jeśli kupujemy instrumenty, które pozwalają nam zarobić na tych spadkach, no to już zaczyna to wszystko się zgrywać i faktycznie dobrze wyglądać w naszym portfelu. A więc wszystkie transakcje, o których zaraz będę Ci opowiadał, były one opisane w momencie, kiedy się realizowały, czyli kiedy informowałem, że otwieram pozycję krótką, otwieram pozycję długą, kiedy kupuję, kiedy sprzedaję, tak? A więc o każdy moment szczegół był opisywany tutaj na zamkniętej grupie Elitarnego Klubu Giełdowego. Dostęp do niej jest oczywiście bezpłatny, więc jeśli jeszcze tutaj gdzie nie ma, to zachęcam, można tutaj śmiało dołączyć. To właśnie na tej grupie informuję na bieżąco, jaką pozycję otwieram. Tak jak wspominałem w poprzednim materiale wideo, tak, rynek terminowy jest zbyt dynamiczny, żeby po prostu rozpisywać się, że o, tu otwieram pozycję i informować o tym na blogu. Jak najbardziej staram się to robić, no ale niestety dynamika tego rynku powoduje, że, no, że jest po prostu to czasami niemożliwe, więc musicie mi wybaczyć. Jeżeli, tak jak wspomniałem przed momentem, jeśli jeszcze tutaj Ciebie nie ma, to zachęcam do tego, żebyś dołączył. Wstęp jest bezpłatny i tutaj właśnie mamy wszelkie informacje o transakcjach, które realizuję. Nawet tak jak teraz w tym momencie może zauważyć, tak, informacja o tym, że zamknąłem pozycję krótką na kontraktach na grupę Azoty i tam zysk. I co spowodowało, że taką podjąłem decyzję. W pierwszej chwili chciałem Wam zaprezentować sztuka po sztuce, tak? Transakcja po transakcji, omówić ją w każdą indywidualnie w szczegółach, ale to, co Wam pokazywałem przed momentem, tak? Wszystkie zostały one opisane na grupie albo na moim blogu pawełsalamucha.pl, a więc spokojnie możesz tam zajrzeć i przeczytać spokojnie, popatrzeć sobie, bo wszystko jest opisane, tak? Czyli każda moja decyzja była poprzedzona konkretnym sygnałem technicznym, a więc możesz to sobie sprawdzić. Ja natomiast chciałbym się odnieść do kilku elementów, które nas niewątpliwie czekają w miesiącu grudniu. No pierwsza to jest ten rajd Świętego Mikołaja, czyli okres, w którym statystycznie rynki wzrastały i jest to dobra możliwość do tego, żeby zrealizować jakieś szybkie zyski. Czy w tym roku to się również wydarzy? Nikt tego nie wie, a więc myślę, że jeśli spojrzymy nawet na wykres, czy to indeksu WIG20, czy całego WIG-u, no szczególnie WIG20, czyli ten tak jakby ta lokomotywa wzrostów na rynku polskim, no jesteśmy w ciekawym momencie, bo jesteśmy troszeczkę pod oporem, a mimo wszystko jest jakiś tam potencjał, cały czas cena ta wzrasta, więc jeżeli nawet będzie odbywał się tak zwany ten rajd Świętego Mikołaja, to ja to bym raczej nazwał ścianą strachu, tak, czyli z każdym nowym szczytem, z każdym nowym poziomem będzie ten strach się nasilał. No i w każdej chwili każdy scenariusz jest jak najbardziej prawdopodobny. Być może obejdzie się bez tych spadków, tak, ponieważ wszyscy będą tak wystraszeni, że odprowadzą cenę wzrokiem. Ale jak sobie z tym radzić? No najprościej podjąć decyzję, zawęzić limit stop, tak, czyli skalkulować od razu ryzyko, no i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy stać nas na podjęcie tego ryzyka. Jeżeli nas stać, to taki jest element tej gry, tak? I taki jest element tego zawodu bycia inwestorem, że no po prostu podejmujemy to ryzyko i godzimy się na nie. Natomiast jeśli już w tym momencie przed jeszcze podjęciem transakcji
ten moment rynkowy Cię stresuje, to sobie po prostu odpuść. Skąd takie wnioski? Ponieważ, tak jak wspomniałem, listopad upłynął mi pod tym, nazwijmy to, tematem kontraktów na akcje. Tak? W szczególności otwieraliśmy pozycje krótkie, dopiero na koniec miesiąca, czyli w ten ubiegły piątek, otworzyłem pozycję długą na grupie Azoty, co też zostało opisane na blogu, a więc tam możesz zobaczyć, tam była formacja szarka, w większym kontekście jakaś tam odwrócona głowa z ramionami. No i też mam takie swoje refleksje, ponieważ kilku moich słuchaczy też zdecydowało się wykorzystać ten instrument w swoich strategiach. No i pierwsza kwestia, o której chciałbym Wam powiedzieć i jeszcze raz ją bardzo mocno podkreślić, to odpowiedź na pytanie, czy mnie na ten instrument stać, czy ja już mogę go wykorzystać do inwestowania. Oczywiście bez znajomości tego instrumentu nawet nie podchodź do niego. Nie? Jeżeli jesteś w posiadaniu któregoś z moich szkoleń, to na pewno otrzymałeś informację, że na przełomie miesiąca poprowadziłem warsztat na temat tego instrumentu. Jeśli nie mogłeś w tym uczestniczyć, to nic straconego, ponieważ nagranie już dawno masz u siebie na koncie, a więc wystarczy, że się zalogujesz i będziesz mógł tą wiedzę uzupełnić. Znajduje się ona w lekcji 10, a więc spokojnie ją odnajdziesz. Natomiast do czego zmierzam? Ten instrument ma przecudowny potencjał zysku. Tak? Na grupie Azoty przed momentem zamykałem pozycję. Zysk na kapitale ponad 60% w niecałe 3 sesje mogłoby się wydawać, no ale w rzeczywistości, jeśli bym źle podjął decyzję, to tyle rynek by mi odebrał. I tu pierwsza podstawowa sprawa wynikająca z doświadczeń moich, ale też ludzi, z którymi współpracuję. Jeżeli masz problem z radzeniem sobie, z podejmowaniem decyzji, czyli ciężko jest Ci po prostu przyznać się do tego, że no popełniłem błąd, to o ile na rynku akcyjnym rynek takie błędy jest w stanie nam wybaczyć. Tak? Czyli jeśli popełniliśmy błąd, przebiło nasz limit stop, a my mimo to nie zareagowaliśmy, nie zamknęliśmy pozycji, to możemy zacisnąć kciuki, zacząć wizualizować sobie, czego wiecie, że nie polecam i z przekąsem o tym mówię, no ale generalnie jeśli chcesz przytrzymać stratę, no to czasami rynek nam to wybacza. Natomiast na rynkach terminowych nie ma mowy. Po prostu musisz mieć tą umiejętność godzenia się ze stratą. Czyli jeżeli przebija Twój poziom, to kategorycznie przestajesz się łudzić, zamykasz pozycję i choćby rynek zawrócił, to po prostu zaakceptuj to. Po prostu. Ja przerobiłem to wielokrotnie na własnej skórze. Widziałem też u ludzi, z którymi współpracowałem, że często rynek potrafi być dłużej irracjonalny w swoim zachowaniu niż potencjał ich kapitału w portfelu, tak? A więc pierwsza sprawa to odpowiedź sobie na pytanie, czy faktycznie stać cię na to, żeby podejmować te ryzyko. Czy te kwoty, o które grasz, ale którymi też ryzykujesz, nie są zbyt stresujące dla ciebie. Druga sprawa to też umiejętność inwestycyjna, czyli po prostu czy wiesz, czy masz świadomość tego, co dzieje się na wykresie ceny. Tak, czyli nie możesz mieć też problemu z podejmowaniem decyzji o zajmowaniu pozycji i interpretacji tego, co aktualnie dzieje się na wykresie. I tu taka moja taka jakby wskazówka, musisz wiedzieć, o co grasz. Czyli o ile na rynku akcyjnym tak gramy w oparciu o trendy długoterminowe, kupujemy coś i liczymy, że w dłuższej perspektywie wartość tego, czyli cena wzrośnie, tak w rynku terminowym wracamy do zasady gry w oparciu o take profity, czyli przestrzeń poziomów wsparć, poziomów oporu. Tak? Pamiętajcie o tym, że gramy w dwóch kierunkach i tutaj w tym wypadku te przestrzenie wynikające czy to w szeroko pojętej geometrii rynku, siatek Fibonacciego, poziomów wsparć, poziomów oporu, to jak najbardziej musisz respektować, musisz mieć świadomość o tego istnieniu. No i w tych przestrzeniach, szczególnie w tych przestrzeniach, zwracać na to bardzo uwagę. Też czasami mam pytania, czy przy wykorzystaniu tego instrumentu można jednak pracować na etacie, tak? Czyli otworzyć pozycję i pójść na etat. Jak najbardziej tak. Wszystko oczywiście zależy od Twojego indywidualnego money management, czyli kapitału, który posiadasz, no i wielkości pozycji, które otwierasz. Przecież nie musisz od razu otwierać 100 kontraktów. Możesz jednym spróbować, tak? A ruchy są na tyle nieduże, że jesteś w stanie to jakoś tak w sposób
bezpieczny skalkulować, tylko pamiętaj o tym, że odpowiednik 1%, tak mniej więcej, ale 1% ruchu ceny Twojego waloru będzie odpowiadało 10% dla Twojego kapitału. Tak? Dlatego też ten instrument jest na tyle atrakcyjny i w ciągu kilku sesji jesteśmy w stanie naprawdę w sposób znaczący zwiększać wartość swojego portfela przy oczywiście dużym, odpowiednio dużym ryzyku, na które musimy się zgodzić. A na koniec jeszcze dwa zdania na temat moich pozycji akcyjnych. Ostatecznie zdecydowałem się zamknąć pozycję na akcjach Cognar. Strata po raz drugi już, próba nieudana, strata ponad 12%, 12,6% dokładnie. Ale też otworzyłem pozycję długą na akcjach Grupa Azoty. Tam znaleźliśmy fajną formację Szarka. W szczegółach masz to wszystko opisane na blogu, do czego zachęcam Cię. Oczywiście, jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, o coś chciałbyś zapytać, to zachęcam do zadawania pytań w formie komentarzy lub też w bezpośrednim kontakcie do mnie poprzez mail czy Facebook. No i cóż, dziękuję Ci za wysłuchanie tego nagrania i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć!